Konrad Dudek, dzień dobry. Jest środa, 17 grudnia. Rusza nasz dyżur telefoniczny. Numer do Państwa dyspozycji na dole ekranu, a my zaczynamy główne wydanie aktualności. Blisko 3000 porcji dopalaczy przejęli celnicy z Przemyśla. Są to substancje bardzo szkodliwe. Tragiczny pożar w Wyszatycach. Ten ogień buchnął na cały dom. Niekończący się serial, czyli kolejna próba przyłączenia do Rzeszowa sąsiednich gmin. I mamy prawo do samodzielnej egzystencji. Rzeszów powinien być duży i dokąd będę prezydentem miasta Rzeszowa, będę się starał, żeby miasto się rozwijało. Betlejemskie światełko pokoju już na Podkarpaciu. Na początek udaremniona próba wprowadzania do obrotu dużej partii dopalaczy. Celnicy z Przemyśla zatrzymali blisko 3000 woreczków z napisem "Cząstka Boga". Badania laboratoryjne potwierdziły, że wykryta w nich substancja to groźny dopalacz. W każdej z paczek, które miały trafić do odbiorców na Podkarpaciu, znajdowały się informacje w formie komiksu wyjaśniające, jak zażywać substancję. Dopalacze zostały wykryte w jednej z podrzeszowskich miejscowości, w której celnicy kontrolowali przesyłki pocztowe w centrum dystrybucji paczek. Pierwszą podejrzaną przesyłkę wskazał pies przeszkolony do wykrywania narkotyków. Okazało się, że w środku jest 1450 takich strunowych woreczków, w których był albo biały proszek, albo zielony susz. W ciągu następnych dwóch dni podczas kontroli przesyłek pocztowych również funkcjonariusze natrafili na drugą przesyłkę. W niej było wówczas 1500 podobnych woreczków. Były oznaczone nazwą "Cząstka Boga". Obie przesyłki trafiły tu do laboratorium Izby Celnej w Przemyślu. Z zewnątrz wygląda troszkę jak marihuana. To się okazało, że to nie jest marihuana, tylko to są po prostu jakaś trawa, no jakaś roślina, która jest po prostu nasączana tymi syntetycznymi substancjami. Przeprowadzone badania potwierdziły, że w woreczkach znajdują się związki chemiczne UR-114, XLR-11, UR-144 czy pentedron, określane jako dopalacze. Są to substancje bardzo szkodliwe ze względu na to właśnie, że ich całkowite działanie nie do końca jest zbadane. W związku z tym skutki uboczne, jakie mogą nastąpić po ich zażywaniu, są jeszcze po prostu nieznane i mogą naprawdę to być ogromne konsekwencje dla tych osób, które to zażywają. Celnicy ustalili, że rynkowa wartość tych dopalaczy sięga 85 tysięcy złotych. Od początku roku zatrzymali łącznie ponad 4,5 kg dopalaczy o wartości przekraczającej 140 tysięcy złotych. Okazuje się, że w takiej zamówionej przesyłce... O tym, jak zorganizowany jest nielegalny rynek dopalaczy w Polsce i jak dużym są one zagrożeniem, świadczy choćby to, że do przesyłek dołączone były specjalne ulotki informujące, jak korzystać z dopalaczy. O skali problemu, jakim są dopalacze, świadczą przypadki kolejnych, najczęściej młodych ofiar, zatrucia takimi substancjami i ich wciąż powszechna dostępność. W miejsce likwidowanych sklepów powstają nowe, do tego dopalacze bez większych problemów można kupić w internecie. Jak zmienić prawo, by zmienić tę sytuację, dyskutowali dziś uczestnicy ogólnopolskiej konferencji w rzeszowskiej WSPiA, bo póki co wojna z dopalaczami przypomina walkę z wiatrakami. Do szpitali trafiają ofiary dopalaczy w najcięższym stanie, z zaburzeniami świadomości, utratą przytomności czy problemami z oddychaniem. Zawarte w dopalaczach psychoaktywne związki mogą uszkadzać mózg. Mogą one powodować również uszkodzenie narządów miąższowych, przede wszystkim nerek, mięśni, mogą powodować drgawki. Bardzo istotne jest to, że powodują niepamięć i zaburzenia świadomości. Tymczasem często jest tak, że trudno nawet określić, co dokładnie spowodowało taką reakcję. Nie ma jednego uniwersalnego testu, który by nam pozwolił określić, jaki to jest rodzaj substancji i, co jest szczególnie ważne, jak ta substancja działa na organizm człowieka. Dlatego walka z dopalaczami trwa. Państwowa Inspekcja Sanitarna szuka takich miejsc, gdzie one są wprowadzane do obrotu i zatrzymuje zarówno produkty, jak i zamyka sklepy z tego powodu, a tym, którzy wprowadzają, grożą bardzo wysokie kary finansowe. Ale ciągle przypomina to walkę z wiatrakami, bo w miejsce zamkniętych powstają nowe sklepy. Do tego jest internet. Dostęp do dopalaczy jest stosunkowo łatwy. Wystarczy tak naprawdę wpisać odpowiednio w przeglądarce hasło i bez problemu możemy to kupić. Przyczyna to, zdaniem uczestników konferencji, luki w prawie. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu
i wytwarzanie środków zastępczych, ale już ich udzielanie, czyli udostępnianie osobom trzecim, odpłatnie czy nieodpłatnie, już zabronione nie jest. Więc wszyscy ci, którzy prowadzą działalność internetową i sprzedają środki zastępcze, czynią to legalnie. I to jest właśnie luka, którą należy wyeliminować. Aby walka z dopalaczami była skuteczniejsza, konieczne jest też przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Czeka ponad 100 substancji, które są uznane za szkodliwe i które powinny być wpisane na listę substancji zakazanych, inaczej mówiąc ściganych prawem karnym. No, a ciągle na tą legislację, na tą zmianę prawną czekamy. W konferencji w Rzeszowie wzięli udział prawnicy, lekarze, psycholodzy i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ich zdaniem problemem dopalaczy powinny zająć się wspólnie Ministerstwa Zdrowia, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Na razie jednak niewiele w tej sprawie udało się zrobić. Tragedia w Wyszetycach koło Przemyśla. 63-letni mężczyzna zginął w pożarze drewnianego domu, w którym mieszkał. Według wstępnych ustaleń prokuratury ogień pojawił się w budynku wskutek zaproszenia. Sąsiedzi zauważyli pożar tuż po 20. Natychmiast wezwali pomoc, bo sami niewiele mogli zrobić. Ten ogień buchnął na cały dom. Jako pierwsi na miejsce dotarli strażacy z Bolestraszyc. I po kilku minutach dojechali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Wspólnie ze strażakami z Bolestraszyc przeszukali wszystkie pomieszczenia palącego się mieszkania. W jednym z nich znaleźli ciało 63-letniego właściciela budynku. Mężczyzna mieszkał sam. Ogień doszczętnie strawił całe wnętrze drewnianego domu. Oni tu próbowali coś zrobić, że się już nie weszli, bo po prostu tym ogniem te drzwi ruszyli i z tamtej strony próbowali się dostać, tak że to już nie było do opanowania, żeby tam w ogóle wejść. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zaproszenie ognia, ale nie wiadomo jeszcze, co je spowodowało. Mieszkaniec Wyszatyc to już 15. w tym roku śmiertelna ofiara ognia na Podkarpaciu. Młodszy brygadier Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie brygadierze, słyszeliśmy 15 ofiar w tym roku, 15 ofiar śmiertelnych pożarów. Tak, to jest ogromna liczba ofiar w ogniu, w miejscu, gdzie mielibyśmy się czuć bezpiecznie, chcielibyśmy się czuć bezpiecznie, w naszych domach i mieszkaniach. To są ofiary tylko i wyłącznie w tych pożarach właśnie domów i mieszkań. W tym roku wyjeżdżaliśmy do tego typu zgłoszeń już 1004 razy, 95 osób trafiło do szpitali, 15 zginęły. To są bardzo podobne statystyki jak rok ubiegły, też ponad 1000 wyjazdów, 101 osób w szpitalach. Czyli nic się nie zmienia, mimo apeli o ostrożność. Najczęstsze przyczyny pożarów to przyczyny spowodowane błędem ludzkim. Czyli... Tak, sami generujemy te tragedie. Nieostrożność w posługiwaniu się ogniem otwartym, nieumiejętne rozpalanie ognia w urządzeniach, które nam służą do ogrzewania domów i mieszkań, w piecach, w kominkach, zaprószenie ognia. Bardzo często tego typu przyczyną tego typu pożarów jest zaśnięcie z niedopałkiem papierosa, niewielki pożar, tragiczny w skutkach, bardzo dużo tragedii, ogromne tragedie, których można łatwo uniknąć. W jaki sposób? Zdrowy rozsądek, pamiętajmy o ostrożności, pamiętajmy, że mamy do czynienia z żywiołem, to, że od wieków paliliśmy w piecu, nie znaczy, że tego wieczoru nie popełnimy błędu. Najwięcej pożarów śmiertelnych z naszych statystyk wynika, wybucha właśnie w nocy. Tam, gdzie człowiek śpi, czuje się bezpiecznie, w pewnej chwili budzi dym, huk ognia, nie ma szans już uciec z mieszkania i wtedy ludzie giną. Czyli z jednej strony, no, ciężko powiedzieć niefrasobliwość, ale rutyna? Myślę, że tak, rutyna i gdzieś zapominamy o tej ostrożności, nie domkniemy drzwiczki, gdzieś wypadnie węgielek, który potrafi tlić się przez kilkadziesiąt minut. W tym czasie domownicy zasną i dochodzi do tragedii. Często też przyczyną tragedii jest, jeżeli nie sam ogień, no to cichy zabójca, czyli czad. I to tak powtarzamy rok rocznie. A to teraz właśnie sezon grzewczy, który ruszył na dobre. To są te dwie przyczyny, główne przyczyny śmierci w domach właśnie w sezonie grzewczym. Pożary w mieszkaniach, domach i tlenek węgla, o którym mówimy od lat już, jako cichy, bezbarwny, bezwonny, niezwykle toksyczny gaz. Zabija bardzo podstępnie, pojawi się wszędzie, tam gdzie nie ma dopływu świeżego powietrza, jest ogień, czyli piec, komin, kominek, podgrzewacz wody gazowy. I
doprowadza do śmierci. Jego źródłem, czyli jego źródłem może być nie tylko piec, nie tylko kominek, ale też zwykły piecyk ogrzewający wodę. Tak. I bardzo, wbrew pozorom, łatwo się przed nim ustrzec. Bardzo łatwo się przed tlenkiem węgla ustrzec i przed pożarem także. Wystarczy za kilkadziesiąt złotych kupić czujkę tlenku węgla lub czujkę dymu lub jedną czujkę, która spełnia te dwie funkcje, wykrywa zarówno czad, jak i dym. To jest to niewielkie urządzenie, Na baterię, pokażę z tyłu, trzy malutkie bateryjki montujemy, nic więcej nie potrzeba, zamontować na ścianę. To urządzenie pozwoli nam obudzić się w momencie, gdy jest wykryte niebezpieczeństwo. A proszę mi uwierzyć, ono ma bardzo głośny sygnał, bo testowaliśmy przed wejściem do studia. Nie sposób przespać takiego alarmu. Dokładnie o to chodzi. A teraz okres świąteczny, znakomity prezent pod choinkę. Fantastyczny prezent, zamiast skarpet, zamiast następnego sweterka można kupić czujkę, świetnie się sprawdzi. I oczywiście rozwaga, jeszcze raz rozwaga. Podstawa. Bardzo dziękuję. Młodszy brygadier Marcin Betleja, Państwowa Straż Pożarna w Rzeszowie, był moim i Państwa gościem. Rada Miasta Przemyśla przegłosowała dziś podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. Od stycznia roczna opłata za metr kwadratowy mieszkania będzie wynosiła 75 groszy, a za powierzchnię wynajmowaną na prowadzenie działalności gospodarczej nieco ponad 23 zł. Za podwyżkami głosowali radni proprezydenckiego klubu Stowarzyszenie dla Przemyśla, radni SLD i część radnych PiS, będącego w rządzącej miastem koalicji. Przeciw byli radni PO. Władze Przemyśla tłumaczą podwyżkę podatków brakami pieniędzy na szkoły i pomoc społeczną w mieście. A w Rzeszowie kolejna odsłona wojny o powiększenie granic miasta. Radni PiS zaapelowali dziś do prezydenta, aby zrezygnował z pomysłu przyłączenia całych gmin Trzebownisko i Krasne. Takie propozycje mają być przedstawione jutro na sesji Rady Miasta Rzeszowa. Prezydent nie zamierza jednak ustąpić, choć na takie zmiany nie zgadzają się także nowi wójtowie obu podrzeszowskich gmin. Chaotyczne i siłowe. Tak kolejne plany poszerzenia granic Rzeszowa oceniają radni PiS. Na ich długiej liście błędów zarządzania przestrzenią stolicy Podkarpacia jest także ten najważniejszy problem. To zakłócenie partnerskich relacji z ościennymi gminami. Radni PiS apelują do prezydenta Rzeszowa, aby się opamiętał, bo przy okazji zburzy inny, bardzo ważny i drogi, szacowany na 300 milionów złotych, projekt zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli współpracy sąsiadujących ze sobą 13 podrzeszowskich gmin. Dziś jest taka sytuacja, że w każdej chwili każdy teren może być im zabrany, bo co roku władze miasta Rzeszowa przedstawiają nowe pomysły na rozszerzenie granic. To po prostu jest chaos. Nie tędy droga, odpowiada władzom Rzeszowa nowy wójt małej gminy Krasne. Choć tu na inwestycje wydaje się rocznie zaledwie 2,5 miliona złotych, to samorząd woli samodzielnie szukać nowych przedsiębiorców. Gmina składa się z 4 sołectw. W ostatnim okresie utraciła 2 sołectwa, to jest Strażów Słocinę. I dalsze okrajanie gminy może powodować ryzyko funkcjonowania tej gminy. Natomiast gmina Trzebownisko to największa gmina wiejska na Podkarpaciu i bardzo bogata. Co roku na inwestycje wydaje 30 milionów złotych. Samorządowcy już blisko 10 lat odpierają zapędy władz rosnącego w siłę Rzeszowa. Ja i moi mieszkańcy jesteśmy kolejny raz oburzeni sposobem postępowania pana prezydenta miasta Rzeszowa. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że jesteśmy takim samym samorządem jak miasto Rzeszów i mamy prawo do samodzielnej egzystencji. Mieszkańcy Trzebowniska mają już dość pytań o zmianę granic, bo aż 3 razy wypowiadali się na ten temat w specjalnych konsultacjach. Większość mieszkańców gminy opowiedziała się przeciwko przyłączeniu gminy Trzebownisko, czy jakiejkolwiek miejscowości z gminy Trzebownisko do miasta Rzeszowa. To puszczanie zgranej płyty, odpowiada prezydent Rzeszowa przeciwnikom przyłączenia kolejnych miejscowości. Z dumą pokazuje mapę, na której widać, jak dzięki jego determinacji w ostatnich latach zmieniało się miasto. Rzeszów musi być duży. Mogą mówić, że mam obsesję, czy jakieś inne tam odchylenia, czy ja wiem. Rzeszów powinien być duży i dokąd będę prezydentem miasta Rzeszowa, będę się starał, żeby miasto się rozwijało. I to zarówno działanie dla tych mieszkańców, którzy tu już mieszkają na terenie Rzeszowa, jak i dla okolicznych miejscowości.
Opozycja wytyka prezydentowi, że po przyłączonych do Rzeszowa terenach wciąż biegają sarny i zające, bo za mało tam inwestuje. Tadeusz Ferenc odpowiada, że wydał na ten cel już 500 000 000 zł. A jeśli dojdzie do przyłączenia całej gminy Krasne, wielkość inwestycji przekroczy tam 127 milionów złotych. W Rzeszowie ciąg dalszy spór o powiększenie miasta, natomiast większość radnych Jasła zdecydowała, że 8 lutego odbędzie się referendum w sprawie przyszłości Straży Miejskiej. Tamtejszej Straży Miejskiej pod wnioskiem o jej likwidację podpisało się ponad 3000 mieszkańców, którym nie podobają się zbyt wysokie koszty utrzymania Jasielskiej Straży Miejskiej i metody pracy strażników, głównie karanie kierowców mandatami z fotoradaru. Betlejemskie światełko pokoju dotarło na Podkarpacie. Dziś w rzeszowskim kościele Świętego Krzyża przejęli je harcerze, by przed świętami zanieść symboliczny ogień z Ziemi Świętej do szpitali, domów pomocy społecznej i urzędów w całym regionie. Każdy chętny może też zabrać światełko pokoju do swojego domu. Betlejemskie światełko pokoju dotarło do Polski już po raz 24. Ogień przywożony jest przez skautów austriackich z groty narodzenia Jezusa w Betlejem, a następnie przekazywany harcerzom w całej Europie. Światełko betlejemskie przypomina zabieganym ludziom XXI wieku, że Boże Narodzenie to nie jest legenda, to nie jest mit, to nie jest magia świąt, czy też magia zakupów. Harcerze, przedstawiciele urzędów i służb mundurowych z Podkarpacia, którzy odebrali dziś betlejemskie światło, przekażą je teraz dalej, między innymi Polakom mieszkającym na Ukrainie. A jeśli o świętach Bożego Narodzenia mowa, to nie może obyć się bez choinki. Z każdym rokiem coraz chętniej kupujemy żywe drzewka. Podkarpaccy leśnicy rozpoczęli więc przedświąteczny wyrąb świerków i jodeł. W tym roku w Lasach Państwowych wyciętych zostanie 3,5 tysiąca drzewek, a w sprzedaży są też już choinki z prywatnych plantacji. Leśnicy wycinają drzewka albo z plantacji, albo te, które rosną zbyt blisko siebie, w leśnych gęstwinach. Na takie miejsca trzeba szczególnie uważać. Różnie bywa, i dziki siedzą, i te, ale akurat ten niedźwiedź wszedł do młodnika. No i już miałem obawy, żeby tam wejść, bo po prostu nie miałem pewności, czy on tam jest, czy on tam nie jest. Z wyrębem, tak jak ze zbytnią odwagą, leśnicy nie mogą przesadzić. Liczba ścinanych drzewek musi odpowiadać popytowi. Przez lata wmawiano nam, że sztuczne choinki są bardziej ekologiczne, co jest wierutną bzdurą. No, wiadomo, że choinka prosto z lasu, pachnąca z lasem, no to jest ten dar natury. Chętnych na choinki nie brakuje, co cieszy leśników, podobnie jak to, że maleje liczba kradzieży drzewek. No 15 lat temu jeszcze można było spotkać po lesie ludzi, którzy chodzili z siekierami w niewiadomym celu, ale wiadomo, okres przedświąteczny to każdy chciał mieć tą żywą choinkę u siebie. Natomiast na dzień dzisiejszy już się to nie spotyka. Sprzedaż drzewek rozpoczęły wszystkie nadleśnictwa, między innymi w Rymanowie. Wybrałam jodłową choineczkę, jest bardzo piękna, będzie stała w salonie. Na pewno będzie bardzo dużą uciechą dla dzieci, dla całej rodziny. Jest to drzewko naturalne, pachnące żywicą, no i ekologiczne, typowe ekologiczne. Nic tu nie ma sztucznego po prostu. Ceny uzależnione są od wielkości i gatunku drzewka. 1,5-metrowa choinka świerkowa kosztuje 30, a jodłowa około 40 zł. A jeżeli komuś mało 1,5-metrowej choinki, może na święta postawić szopkę z figurami tej wielkości. Wystarczy wybrać się w okolice Jarosławia do pracowni Józefa Siwonia. Niektóre szopki i figury sakralne trafiają stamtąd nawet do tak odległych krajów jak Australia. Bożonarodzeniowa szopka naturalnej wielkości zajmuje zaszczytne miejsce w plenerowej pracowni pana Józefa. Jego artystyczna ekipa potrafi wykonać szopki według 7 wzorów. Zaczyna od ciężkiej pracy, czysto rzemieślniczej, a kończy na artystycznych malunkach. Wzory czerpie z literatury i zdjęć. W szopkach rodem z łowców święta rodzina wzorem betlejemskiej stajenki stoi w otoczeniu naturalnej wielkości zwierząt. Rzeźbimy modele w glinie plastycznej. Później odlewamy w gipsie, gips trzeba dopracować, robimy formy i odlewamy później żywicę z mączką marmurową. Są zbrojone włóknem szklanym, także są mocne, trwałe na zewnątrz.
Z Łowców pod Jarosławiem na cały świat wyjeżdżają figury świętej rodziny, apostołów czy świętych. Mają od 20 cm do nawet 4 metrów wysokości. Trafiają do kościołów i na miejskie place, między innymi w Ziemi Świętej, Australii czy Dominikanie. Taką pracę pan Józef Siwoń bardzo sobie chwali, zwłaszcza że o biznes nie musi się zbytnio martwić, bo zamówienia płyną z całego świata. Pod tym względem ma prawdziwy święty spokój. Na ulicy, w autobusie, w filmie, a nawet w reklamie. Słyszymy je codziennie. Większość z nas używa. Wulgaryzmy, te swojskie, rodzime i te zapożyczone, są wszechobecne. A językoznawcy nie mają złudzeń, że nad zaśmiecaniem języka niecenzuralnymi wyrazami trudno już dziś zapanować. O czym przypominamy nieprzypadkowo? 17 grudnia jest w Polsce dniem bez przekleństw. Przynajmniej w teorii. Michał Bogacz od 6 lat prowadzi w Rzeszowie warsztat naprawy butów. I jak przyznaje, próbuje przełamać stereotyp człowieka, który klnie jak szewc. Czasami trafiają mi się buty chińskie. Niestety zaczyna się je naprawiać, a one się rozlatują całe. No i wtedy się gdzieś tam przeknie pod nosem. Ale generalnie tak do klientów raczej nie. Raczej się nie zdarzyło mi. Przekleństwa usłyszeć można dziś jednak wszędzie. Na ulicy, w szkole, firmach i urzędach. Bo jak przyznają mieszkańcy Rzeszowa, to sposób na wyrażenie negatywnych emocji. Oczywiście, że mi się zdarza i tak naprawdę kiedy człowiek się denerwuje, prawda, albo zaboli, to wtedy nie ma rady. Nie przeklinam, tylko używam czasem wulgaryzmów. Na przykład cholera, to jest choroba. No raczej staram się ograniczać jak najbardziej. No wyjątkowo jak ktoś już naprawdę zdenerwuje, no to... To trzeba. No, czasem, ale to zależy w jakim kontekście użyć. Z badań przeprowadzonych przez OBOP do przeklinania przyznaje się 70% Polaków. I co tu dużo mówić, staliśmy się społeczeństwem wulgarnym. Wulgaryzmy niestety weszły już także do naszej kultury. Na przykład w filmie Dzień Świra główny bohater grany przez Marka Kondrata przeklina w co drugiej scenie. Niestety, zdaniem dr Ewy Błachowicz, wulgaryzacja języka to proces, nad którym trudno dziś zapanować. Zatraciliśmy już taką umiejętność patrzenia na to w sposób taki jak dawniej, co jest dobre, a co złe, co jest naganne, co niekoniecznie. Natomiast no, pewnie już dzisiaj tego nie zahamujemy, tego procesu. On dobrze by było, żeby nie postępował. Właśnie o tym ma przypominać Dzień Bez Przekleństw. Warto byśmy pamiętali o nim także w inne dni, a wobec osób przeklinających w naszym otoczeniu stosowali się na przykład do tego, co podpowiadał wujek Dobra Rada z kultowego filmu Miś. Kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę, przestaną grzać kaloryfery albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie co zróbcie wtedy? Co? Udawajcie, że nie słyszycie co do was mówi. Że nic nie słyszycie. Hurra! To jest wspaniała rada. Pycho! Wspaniała rada, wuju, motyla noga. To wszystko w tych aktualnościach. Dziękuję za spotkanie. Zapraszam na nasze kolejne serwisy informacyjne. Do zobaczenia.